Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Troy152 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 1. Moi drodzy, chodźmy stąd, bo kurde, nagromadziło się tych głosów aż za dużo w tym obozie. Ruszamy dzisiaj do nowego obozu i będziemy tam robić rozróbę. Mianowicie trzeba pobić wreszcie Lewusa, powinno się to udać, mamy 45 siły. A zresztą chyba za niedługo właśnie będzie nowy poziom, także na spokojnie. Idziemy też zatłuc topielca spod tamy i zajmiemy się sprawą tego bagiennego ziela, oczywiście, czyli balem Isidro i balem Kaganem chyba. Ja już niestety nie pamiętam, jak oni się nazywają. Wiem, że Isidro to tam robił jakieś rzeczy, cuda i w ogóle. Także na pewno tam zajdziemy i zobaczymy, co się tam w ogóle odwala. I miejmy nadzieję, że jakoś nam to pójdzie. Raczej dzisiaj jeszcze nie uda nam się dołączyć do żadnego obozu, ale w kolejnym odcinku na pewno już będziemy mieli lepszą zbroję, bo już dołączymy gdzieś. Oczywiście dołączymy do nowego obozu i myślę, że będzie fajnie. Jeszcze chyba nie grałam po stronie nowego obozu nigdy. Jak pierwszy raz grałam sobie sama w Gothica, to grałam po stronie starego obozu. Zawsze jak gram w Mroczne Tajemnice, to też gram po stronie starego obozu, bo można wtedy magnatem zostać. Na przykład, no, jak nagrywałam pierwszą serię dla was, która jest aktualnie już niewidoczna, bo ukryłam ją na kanale przez złą jakość bardzo wideo i audio, no to tam żeśmy grali po stronie Bractwa. Ale tak jak już wspominałam w poprzednim odcinku, Bractwo sobie zostawimy na edycję rozszerzoną, jak kiedyś przyjdzie mi ją nagrywać, a na pewno przyjdzie, bo chciałabym ponagrywać sobie, więc wtedy będziemy mogli zostać guru na przykład. Także teraz idealnie nam pasuje, żeby zagrać po stronie w sumie nowego obozu, bo jak graliśmy na przykład w Mroczne Tajemnice, no to graliśmy po stronie starego, więc ładnie nam się tutaj wszystko będzie układać i dziać i w ogóle. Jesteśmy w nowym obozie. Zajęło nam to 3 minuty. Prawie. Kurde, długo. Pogadajmy lepiej o czymś innym. To się chyba nikt... Zastanawiam się, czy zaczniemy od Lewusa, czy od topielca spod tamy, czy może od właśnie Isidro. Też będę chciała tego blancika sobie wziąć, żeby dać temu Tajonowi, bo jest dużo chyba expa za to. Także zrobimy, co możemy. Też wiecie, nie rozmawiam z wszystkimi osobami, na przykład nie rozmawiam z takim Pokiem albo innymi osobami, bo to po prostu nie ma za bardzo sensu. Potrzebujemy się na pewno trochę wyleczyć, bo będzie słabo, jak ja tak pójdę się bić na przykład z Lewusem. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Myślę, że możemy spróbować Lewusa pobić. No. Hej ty! Przecież kazałem ci roznieść wodę zbieraczom. Nie lubię ludzi, którzy coś obiecują, a potem nie dotrzymują słowa. Spokojnie, wygrałem. Rozrób! Ten facet ma już dość! Nie dobrze. W sumie możemy spierdzielić chyba, nie? Facet ucieka! Myślę, że możemy spierdzielić na spokojnie przed ryżowym księciem. Ale jak widzieliście, Lewusa udało się nam pokonać bez problemów. Większych raczej. Serafis? Może być Serafis w sumie. Jeszcze pozbieramy, jak trzeba będzie. Dobra, możemy zrobić chyba F5. Nie wiem, czy Lewus coś powie? Spuściłeś mi niezłe baty, stary. To była dobra walka, ale już się skończyła. Co słychać, przyjacielu? Człowieku, czego chcesz? Zbieracze wyglądają na spragnionych. Zajmę się tym. Nie ma obawy. Dobra, i chyba to się nam tutaj zrobiło tak, że wykonaliśmy. Tak jest. Czyli nawet z ryżowym księciem nie musimy się tutaj... W sumie chyba do Horacego możemy iść, czy nie możemy? Nie wiem, nie pamiętam. Ryżowy książę bez zająknięcia. Dzięki za pomoc. Wykorzystaj...
Nie. Czyli nie możemy mu niczego więcej powiedzieć, a ryżowy książę, no to po prostu nie miał obitej mordy. I tyle. Najwyżej jeszcze kiedyś to zrobimy. Jakoś bardzo nie mam na to parcia. Zajmiemy się zaraz też topielcem spod Tamy. Ten dalej widzę tutaj zbagowany chłop. Współczuję. Ale fajnie, bo udaje nam się ładnie te zadania kończyć. Jest chyba późna, no bo południe jest w Gotiku. Szukasz czegoś? Szukam pęknięć w Tamie. Chyba jakiś topielec podgryza jej fundamenty. Paskuda uszkadza zębami i pazurami kamienie i drewniane pale pod wodą. Jeśli nie przestanie, całą Tamę trafi szlak. Może mogę ci jakoś pomóc? Jasne. Spraw, żeby ta bestia przestała podżerać moją Tamę. Gdzie mogę ją znaleźć? Rozejrzyj się po drugiej stronie jeziora. Nikt tam nigdy nie zagląda. Założę się, że tam ma swoje leże. Czy to ty zbudowałeś tę Tamę? Tak, zbudowałem ją dawno temu, gdy nowy obóz dopiero powstawał. Oczywiście wszyscy pomagali, ale to ja nadzorowałem budowę. Okej. Nie no, widzę, że nam takie tempo idzie całkiem fajne, że może nawet dzisiaj dołączymy do obozu. Tutaj za bardzo nic z tego, co pamiętam, nie ma. W tych domach. No, idziemy po topielca. Myślę, że będziemy w stanie go zranić i nie będzie to problem. Oprócz topielca, Bal Isidro tylko został. I Bal Kagan. No tak, no i tak naprawdę to tyle. Myślę, że też trzeba będzie, może nawet teraz, bo jesteśmy całkiem dobrze, wiecie, całkiem dobrą mamy siłę. Moglibyśmy na przykład zainwestować, wydaje mi się... O Boże. Trochę się dałam niepotrzebnie. Wiecie, w co moglibyśmy zainwestować? Moglibyśmy zainwestować w to, żeby dać sobie w akrobatykę już, bo wtedy byśmy się szybciej przemieszczali. A właśnie tak jak mówię, siłę mamy na całkiem dobrym poziomie. Umiejętności walki w sumie też, więc nie ma sensu na razie dawać w broń jednoręczną na wyższym poziomie. No więc chyba byśmy tak po prostu zrobili, że akrobatykę moglibyśmy teraz te punkty właśnie tą dychę wydać w akrobatykę. Myślę, że to nie będzie głupi pomysł, tylko będzie fajnie właśnie wtedy. Dobra, Homer. Udało nam się już pokonać topielca. Trochę od niego dostałam, bo się zagapiłam, ale ogółem jest dobrze. Zabiłem bestię. Świetnie, ściągnąłem tu kilku ludzi, ryżowego księcia, którzy pomogli mi naprawić uszkodzenia. Nareszcie mogę się porządnie wyspać. No i dobra. Czy my w karczmie mamy z kimś do pogadania? Do Mordraga chyba mamy iść i mu przekazać jakąś wiadomość od Laresa, czy mi się śniło. Tak w ogóle. Nie pamiętam, możliwe, że tak właśnie jest. Lares ma dla ciebie wiadomość. Czego chce? Interesują go ostatnie wydarzenia w obozie sekty. Mam ci przekazać, że to twoje zadanie. Mam wrażenie, że ten problem sam się wkrótce rozwiąże. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Tylko zachowaj to. Dobra, w ogóle też poleciliście mi, żebym sobie przeczytała ten list, który nam wręczył arcymag. Ci godny mistrzu, twój ostatni list napełniał nas wielkim smutkiem. Po rozważaniu sprawy niniejszym przedstawiamy nasze stanowisko w tej sprawie. Bractwo stało się poważnym zagrożeniem dla całej kolonii. Jego działania narażają na niebezpieczeństwo nasze delikatne pertraktacje handlowe z jego wysokością, a tym samym przyszłe losy całego królestwa. Dlatego zalecamy wysłanie do obozu na bagnie grupy zwiadowców, którzy ustalą, z jakiegoż piekielnego źródła członkowie Bractwa czerpią swoją moc. Posiadając te informacje, moglibyśmy połączyć nasze wysiłki w celu rychłego zażegnania niebezpieczeństwa. Nasi bracia przeszukują obecnie prostere księgi w poszukiwaniu choćby najmniejszego znaku, który mógłby naprowadzić nas na właściwy trop. O wynikach tych poszukiwań poinformujemy zwykłą drogą. Niech Inos ma was wszystkich w opiece. No i oczywiście się wczytamy, żeby nie było potem, że się ktoś przypluje, że list jest otwarty. Cipher, Kret... Silas, w sumie nie potrzebuję nawet z tymi ludzi rozmawiać, nie? Senian.
Wiecie co, może chodźmy najpierw do Kagana, wziąć questa, bo wydaje mi się, że to będzie chyba lepsze rozwiązanie, żeby najpierw porozmawiać z nim. I akrobatyka, to chyba nas uczył... Kurde, nie Buster. A może Buster? Kurde, nie wiem, nie pamiętam. Albo Szarki? Nie wiem, pogadajmy z Kaganem. Jesteś z obozu sekty, nieprawdaż? Jesteśmy Bractwem Śniącego, ale tak, pochodzę z obozu na bagnie. Jestem Bal Kagan. Niech Śniący zawsze będzie z tobą. Co tu robisz? Początkowo przybyłem tutaj, by werbować nowych ludzi do naszego Bractwa. Ale ci barbarzyńcy mają w nosie swoje duchowe zbawienie. Dlatego teraz zajmuję się wyłącznie sprzedażą ziela. Palenie ziela to dość popularne zajęcie w tych stronach. Może nawet zbyt popularne. Ledwie nadążam z kolejnymi dostawami. Dlaczego nie przyślą ci tu kogoś do pomocy? Miał mi pomagać Bal Isidro, ale on woli spędzać całe dnie w karczmie na jeziorze i wymieniać swoje ziele na ryżówkę. Obawiam się, że uzależnił się od alkoholu. Nie mogę raczej liczyć na jego pomoc. Mógłbym ci pomóc w sprzedaży ziela. Tak, duże ładunki ziela mogę powierzyć tylko innym członkom Bractwa. Ale mógłbyś pomóc mi w rozdzielaniu prezentów. Jeszcze całkiem spora grupa ludzi nie miała okazji skosztować mojego towaru. Gdyby spróbowali, chcieliby kupować więcej, czyli zyski ze sprzedaży mogłyby wzrosnąć. Myślałem, że i bez tego ledwie sobie radzisz w pracy. Zająłem się już problemem Bala Isidro. Wysłałem wiadomość do Cor Caloma. Co będę z tego miał, jeśli zgodzę się rozdawać twoje prezenty? Mogę cię wynagrodzić na kilka różnych sposobów. Mogę ci podarować zwoje z magicznymi zaklęciami Śniącego. Albo mogę pomóc ci zostać jednym z nas, jeśli zechcesz. Utrzymuję dobre kontakty z Cor Calomem i Bal Tajonem. To bliscy przyjaciele samego Iberiona, naszego wielkiego mistrza. Wreszcie mogę ci zapłacić rudą, jeśli tak wolisz. 100 bryłek powinno wystarczyć, czyż nie? Dobrze, daj mi to ziele. Komu mam je rozdawać? Na pewno znajdzie się wielu chętnych. Porozmawiaj z ludźmi. Tylko każdemu z nich dawaj jedną porcję. I jeszcze coś. Jeśli pozwolisz, by ktoś odebrał ci ziele albo sam je wypalisz, naszą umowę uznam za nieważną. Oczywiście. Pokaż mi, co masz do zaoferowania. Jak sobie życzysz. Okej, on ma skręciki, czyli nic szczególnego. Lecimy w takim razie. Chcesz trochę bagiennego ziela? Dam ci za nie 10 bryłek rudy. Proszę. Jak będziesz miał jeszcze trochę na zbyciu, zajrzyj do mnie koniecznie. Okej, pierwsza osoba z głowy. To już możemy przeklikiwać w takim wypadku. Druga osoba również dostała porcję. Hej, ty! Co? Ja? Tak, chodź no tutaj. Czego ode mnie chcesz? Jesteś tu nowy, co? Od razu zauważyłem. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Mógłbym ci pokazać, co w trawie piszczy. Przede wszystkim musisz uważać, z kim rozmawiasz. Widzisz tego faceta tam, przy ognisku? To bacz, strzeż się go. A co z nim jest nie tak? Ma paskudny nawyk napadania nowo przybyłych. Na twoim miejscu unikałbym go jak ognia. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy. A co chcesz wiedzieć? O jasne, standardowy złodziej, nie? Okej. No i oczywiście nie pamiętam już, komu dałam, a komu nie. Cześć, kim jesteś? Nie twój interes. Nie podoba mi się twoja gęba. Okej, no to nie pogadamy. Dobrze. A, tutaj Homer sobie przyszedł, bo jest wieczór. W porządku. Nie pij, proszę cię.
kolejny szkodnik. Przestańcie palić, matko. Chłopie, proszę. Z wilkiem może na razie nie będziemy rozmawiać. Nie ma chyba takiej potrzeby. Wiesz co, poruszasz się tak jakoś sztywno. Mógłbym ci pomóc. Mogę ci pokazać, jak należy balansować ciałem. Nauczę cię akrobatyki. Pewnie masz rację. Po kilku lekcjach nauczysz się skakać na większe odległości. Pokażę ci, w jaki sposób można złagodzić efekt upadku z dużej wysokości. Tylko nie myśl sobie, że będziesz mógł skakać Bóg wie skąd. Akrobatyka przyda ci się również w trakcie walki. Pokażę ci, jak bardzo szybko zmniejszyć lub zwiększyć odległość dzielącą cię od przeciwnika. Powodzenia! Okej, okay, dobra, dziękuję. To były mądrze wydane punkty. Takie sprawy załatwiało się inaczej. Mam ja. I ziele kolejne. To się już więcej nie powtórzy. Nie wiem, ile mi jeszcze tego ziela zostało. Ten chyba będzie miał ostatnie albo przedostatnie. A, nie mam już, dobra. No to możemy wrócić do Kagana i powiedzieć, że jest wszystko po sprawie. I oczywiście akrobatyka. Piękne. Piękne rzeczy. Dobra, siemanko. Nie do Gara. Zostaw ten Gar. Kagan. Rozdałem już całe ziele. Pierwsi klienci zaczęli się już do mnie zgłaszać. Wykonałeś kawał dobrej roboty. Co chcesz dostać jako wynagrodzenie? Pomóż mi dostać się do Bractwa. Twoja prośba jest bardzo skromna. Pomogę ci, tylko słuchaj uważnie. Baltajon jest jednym z młodszych guru, tak jak ja. Iberion uczynił z niego swojego osobistego doradcę. Obawiam się, że to nie była najlepsza decyzja. Tajon stał się przez to tak zrozumiały, że nie chce już pomagać nikomu oprócz swoich uczniów. Daj mu to, jeśli chcesz mu rozwiązać język. Dobra, dziękuję. No to idziemy teraz do Isidro załatwić ziółko. Tylko wiecie co, może zanim pójdziemy, to jednak wspanie. Hej ty! Spadaj! No już masz szczęście! Już miałem wyklepać ci buźkę. Tylko wiecie co, zanim pójdziemy wspanie, to moglibyśmy sobie ogarnąć tutaj łóżko, nie? Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Chata krzykacza, te sprawy. Ogarniemy zaraz. Hej, nowa twarz! Kim jesteś? Nazywam się Gorn. Jestem najemnikiem w służbie magów. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Czym się zajmują najemnicy? Lee zawarł z magami umowę. Zatrudnia najlepszych wojowników z całej kolonii. Czyli nas. Pilnujemy, żeby nikt nie przeszkadzał kretom w pracy. I dbamy o bezpieczeństwo magów. Magowie natomiast przygotowują plan, który pozwoli się nam stąd wyrwać. Jako wynagrodzenie otrzymujemy trochę rudy. Czy w obozie są jeszcze wolne miejsca? Czy będę musiał wykopać kogoś z jego chaty? Chyba będziesz musiał. Jeśli naprawdę chcesz to zrobić, zacznij od krzykacza. Złapał dla siebie chatę przy samym wejściu do jaskini. Była pusta, ale tak naprawdę należała do nas. Nas? No nas, najemników. Najemnicy i szkodniki starają się nie włazić sobie w drogę. Ludzie Laresa nie mają wstępu do tej części obozu. W sumie to drobiazg, ale sukinsyn nie zapytał nawet o pozwolenie. Tym szkodnikom nie można pozwolić na zbyt wiele, bo zrobią się nie do wytrzymania. Do zobaczenia. Dobra, o to chyba nie musimy pytać. Jest krzykacz, tylko ja bym wolała się podleczyć przed rozmową z nim. Zapisik i lecimy. Co słychać? Spadaj! Dobra, będzie nawet chyba nam prościej. Schowaj broń! Masz szczęście. No i po walce. No i się udało. Trochę się bałam, że nam się nie uda. To już w sumie moja chata jest. Pięknie. Do rana. Hej, ty! Masz szczęście. Już miałem wyklepać ci buźkę. Ciągle szukasz guza?
Zejdź mi z oczu. Porozmawiamy innym razem. Na pewno. Krzykacz przeniósł się już do innej chaty. Świetnie. Przed chwilą Torlov powiedział, że zamierza pokazać temu chłoptasiowi, gdzie jest jego miejsce. No i dobra. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Czyli tutaj też sprawa załatwiona krzykacza. Handlarz zielem. No tak, Bal Isidro. No dobra, to ogarniemy. Idziemy akurat właśnie do karczmy. Ogarnąć. Ile ja mam bryłek, bo to jest dosyć istotne. 352. A jakbyśmy pewnie okradli tego... A może mam jakieś sakiewki do otwarcia? Wątpię, bo to... Wiecie, jakbyśmy ogarnęli, pobili Lewusa jeszcze raz, to byśmy mieli pewnie pieniądze. Chociaż w sumie przecież możemy iść do Silasa, którego jak zwykle tutaj teraz nie ma. I posprzedawać co nie, to nie. Ale w sumie jest Mordrak przecież. Naprawdę? Nie to i schowaj. Pokaż mi, co masz do zaoferowania. Wybierz. Okej, to dziwnie. O Jezu, ma tylko 11 bryłek. Bieda. No. Dobra, no to pogadajmy z nim. Nie wyglądasz mi na zbyt zadowolonego. Bo nie jestem. Muszę się pozbyć dużego ładunku ziela. Sprzedajesz towary z obozu Bractwa? Tak, ale nie idzie mi najlepiej. Mógłbym ci pomóc sprzedać to ziele. Oczywiście za drobną prowizję. Zapomnij o tym. Nie jestem aż tak pijany. Dałbyś nogę z całym towarem. Proszę, łyknij sobie. Ja stawiam. Dzięki, kolego. Twoje zdrowie. Wiesz co? Masz nieźle przechlapane. Bal Kagan znajdzie sobie kogoś innego na twoje miejsce. Co? Na potęgę śniącego! Muszę się koniecznie pozbyć tego towaru. Sam pomyśl. Dasz mi ziele i podzielimy się zyskami. Stary, muszę koniecznie sprzedać ten towar. Chyba nie chcesz mnie wystrychnąć na dudka, co? Masz moje słowo. Dobrze, oto ziele. Powinieneś za nie dostać jakieś 400 bryłek. No to będzie po 200 bryłek na głowę. Zaczekam na ciebie tutaj. Wróć, jak tylko uda ci się sprzedać towar. Wiesz, kto może tutaj kupić większą ilość ziela? Gdybym wiedział, sam bym je dawno sprzedał, nie sądzisz? Poczułem się lepiej po pozbyciu się tego ziela, wiesz? Dobra, a Silas jest gdzie, kuźwa? No poszedł se stąd i zadowolony jest z życia. W sumie możemy zrobić z nim zadanie. Sprzedałem całe ziele. A moje 200 bryłek? Proszę bardzo. Świetnie. Teraz Bal Kagan może mi... No wiesz... Miło było robić z tobą interesy. Dobra, super. I teraz potrzebujemy... A ty masz te 200 bryłek? Byłoby super. Powiedz mi, masz? Pokaż. Oczywiście, że masz 200 bryłek. Ja przerzucę całe. I teraz tak. Ja ci jeszcze odsprzedam, kurde, to ziele, człowieku. O, proszę bardzo. I mamy tak. Przyjmij. I super. Jeszcze mu oddałam to, nie? Mamy 352, no to potrzebujemy jeszcze osoby, z którą możemy handlować. Kronos ma chyba sporo rudy, nie? Byłoby dobrze, bo byśmy wtedy oddali jeszcze Laresowi bryłki. O kurde, nie wiem, nie pamiętam niestety, ale chyba Kronos... Kronos chyba miał, a jak nie, no to Wilk może mieć faktycznie bryłki przy sobie. Witaj, magu. Niech błogosławieństwo Adanosa zawsze będzie z tobą. Mogę ci pomóc zwiększyć twoje magiczne moce lub zaopatrzyć cię w kilka pożytecznych przedmiotów. Co mogę dla ciebie zrobić?
Poszukuję magicznych ksiąg. Masz jakieś bryłki? Nie masz bryłek. Bez sensu. Chciałbym do was dołączyć. Jeśli chcesz zostać jednym z nas, powinieneś porozmawiać z Lee albo z Laresem. Chcecie ponoć zniszczyć magiczną barierę. Jak zamierzacie tego dokonać? Próbujemy zgromadzić w jednym miejscu możliwie dużą ilość magicznej rudy. Podczas wielkiego rytuału cała skumulowana w rudzie magiczna energia zostanie wyzwolona i bariera pryśnie jak mydlana bańka. Naturalnie tak wielka ilość rudy przyciąga tutaj różnych włóczęgów i bandytów. Dlatego potrzebujemy wielu ludzi do pilnowania naszych zapasów. Dobra, no magiem nie chcemy... Zamknij mordę! Magiem nie chcemy zostać. Wilczek, czy ty masz jakieś bryłki? Handel? Masz. I masz winogrona w ogóle. Moglibyśmy też questa zrobić. Chrzpiejcy. Dobra, to zrobimy tak. Mam bardzo dużo tych broni. Ja ich nawet nie będę używać. Strzały. O Boże, to już jest 500 500 bryłek za taki shit? Dobra, mamy całe jego wyposażenie, więc... Jakim prawem jeden topór kosztuje... To po stówce teraz schodzi zaś. 160 to sobie zrobimy tak. I przyjmij. I zamknij. I mój toporek mam, a ten łuk jest, ten jest lepszy, ale nie mamy zręczności. Okej. Pieniądze. Ile mamy bryłek? Teraz dużo mamy bryłek. 512. No to wiecie co, to tak. Idziemy oddać Laresowi 400 bryłek. Powiemy Kaganowi, że Isidro jest ogarnięty. I wrócimy do starego obozu. Siema. Nie mogę ci tego powiedzieć bez sensu. No ale możemy iść do Laresa. Przekazałem listę Diego. Świetnie. Rozmieściłem paru ludzi na drodze do starej kopalni. Strażnicy Torusa pewnie już gryzą ziemię. Tak długo jak mnie to nie. Napadliście już na konwój? A gdzie moja dola? Pogadaj z Gornem. On coś ci da. Znam Gorna, ale on nie należy do waszej bandy. Jest najemnikiem, pracuje dla magów. Zgadza się. To on też maczał w tym palce? Czasem lepiej jest nie wiedzieć za dużo. Idź do niego po swoją nagrodę. Mam dla ciebie 400 bryłek. Dobrze. Świetnie. To mi chyba wystarczy. Dobra, i teraz mamy... Punktów aktualnie 0, ale zaraz będzie znowu kolejny poziom. Nowi wyznawcy, broń Baloro. Ja mam wypisane, co on tam chciał. Dwie kiście winogron. Ja mam w ogóle coś takiego jak ser na przykład przy sobie. Czy tak nie za bardzo? Sera miało być dwa kawałki. Ryżówki, dwie butelki. 5 jabłek. Mam 5 jabłek? Powinienem mieć 5 jabłek. Mam 3 jabłka. Czyli nie mamy jabłek. Piwa, 5 butelek, wątpię. Różówkę mam. Dobra, mam piwo. Jeszcze bochenki chleba sprawdzimy. Tam były 3 bochenki chleba. Nie mam chleba. Okej, to pewnie trzeba by było u Wilka kupić, bo on ma takie dziwne rzeczy przy sobie. Te kiście winogron akurat możemy u niego kupić. Zaraz będziemy zresztą stąd spadać, tak w sumie. Siema.
No, tylko to jest taki problem właśnie, że... Smażone mięso, nie dziękuję. Ale dobra, możemy wziąć te kiście... Wiecie, bo to jest ten problem, że... Nie da się przerzucać pojedynczo i jakoś się to robiło, ale mi się przerzucają od razu... Tak jakby dziesiątki, nie? Ale możemy sprzedać parę rzeczy. Albo nie, wiecie co? Może znajdę te winogrona gdzieś. Na razie i tak nie mam jabłek, ani nie mam chleba, więc możemy olać. Wracamy, moi drodzy, do starego obozu. Weźmiemy Dustiego i ruszymy z nim do obozu na bagnie. Bo przy okazji oddamy właśnie tego questa z nowymi członkami dla bractwa i oddamy Blanta Tajonowi. I będziemy mieli z głowy w sumie już wszystkie takie zadania, które pomagają nam dołączyć. W ogóle to są chyba wszystkie zadania już w obozach. Bo nie przypominam sobie, żeby ktoś inny nam jeszcze dawał jakieś questy. Więc tak naprawdę będziemy już mogli dołączać. I to nawet może jeszcze dzisiaj się uda. Chociaż wątpię, bo zanim ja teraz dolecę do starego obozu, a ze starego obozu zanim dolecimy do obozu bractwa i potem jeszcze od bractwa tutaj, to będzie jakiś dramat. To będzie niewykonalne za bardzo, żeby to wyszło. No ale cóż. Niestety nie mamy żadnych mikstur prędkości ani nic takiego, więc musimy sobie radzić na piechotę. Tak jeszcze mogłabym pomyśleć nad jakąś krótszą drogą do starego obozu. W sumie jest takowa droga. Tylko czy to się nam opłaci? Wydaje mi się, że nam się to nie opłaci. Nie, bo wiecie, chodziło mi, że możemy iść w sumie przy wodzie, nie? No to możemy spróbować tędy przejść. Tutaj jeszcze jakieś rośliny przy okazji zbierzemy. Będziemy chyba w starym obozie szybciej niż iść tam koło Kawalorna. Tutaj gobliny w ogóle sobie siedzą. Czarne gobliny. O Boże, nie. To był jednak błąd. Do wody. Szybko, kuźwa, do wody. Dobra, przeżyliśmy to. Mi się zachciało eskapat, nie? Dobra, no w starym obozie się prześpię, więc to i tak będzie prosta sprawa. Tutaj w ogóle widzicie, ile expa jest i my tak naprawdę moglibyśmy to wszystko wybijać. Nie atakuj mnie. No i płynie za mną. Okej, jesteśmy pod starym obozem. Nie pytajcie mnie. Dramat. Po prostu dramat. Po to się właśnie robi więcej save'ów. Ale wiecie co, to jest też takie głupie, cholera jasna przyzwyczajenie. Z tego po prostu, z Gothica 2, gdzie jak mamy szybki zapis, to tych zapisów na przykład się... Nie wiem, jesteśmy w stanie wczytać 10 na raz. No, dobra, nie 10, ale na przykład 5 albo 6. A tutaj jednak możemy wczytać tylko jeden i jak będziemy zapisywać, to będziemy go... Ile razy? Będziemy go nadpisywać, już rozmawialiśmy, Kyle. Odczep się ode mnie, człowieku. To zobaczę. Lepiej się do tego nie bierze. Dramat po prostu. Siema cienie. Idę do Dustiego i spadamy. A ja mam bryłki, żeby go wykupić? Czy nie mam? Mam, dobra. Cześć, jestem tu nowy. Jak leci? Zejdź mi z oczu. Harowałem pod ziemią przez ostatnie 2 tygodnie. I za co? Parę nędznych bryłek rudy. Nic ponadto. Większość z tego musiałem wydać na żywność. Rozmawiałem niedawno z Baal Parwezem. Opowiedział mi wiele ciekawych rzeczy o obozie sekty. Podobno jest tam o wiele lepiej. Przynajmniej nie trzeba harować na tych darmozjadów Gomeza. Nie podoba ci się tutaj? To dlaczego po prostu nie odejdziesz?
bo nie wiem, co mnie tam czeka. Miałem tutaj kumpla, nazywał się Melvin. Poszedł do obozu na bagnie jakiś tydzień temu. Ale od tej pory nie mam od niego żadnych wieści. Dopóki się do mnie nie odezwie, wolę się stąd nie ruszać. Byłem w obozie sekty i rozmawiałem z Melvinem. Naprawdę? I co ci powiedział? Najwyraźniej przedkłada życie w bractwie nad ciągłe zatargi ze strażnikami. No nie, ten stary cap wyleguje się podczas gdy ja muszę tu tyrać jak wół. Już ja mu pokażę, ale nie uda mi się opuścić tego obozu. Dlaczego nie? Strażnicy dowiedzieli się, że zamierzam stąd odejść. Chyba za dużo o tym gadałem. Potrzebuję przynajmniej 100 bryłek rudy, żeby ich przekupić. A gdybym tak dał ci te 100 bryłek? Zrobiłbyś to? Ale dlaczego? Cóż, powiedzmy, że nie tylko ty wolisz życie w bractwie od starego obozu. To znaczy, że chcesz pójść ze mną? To znaczy, że odprowadzę cię do obozu bractwa. To wspaniale! Jestem gotowy do drogi. Możemy ruszać w każdej chwili. Ale nie zapominaj, potrzebujemy 100 bryłek rudy dla strażników. Jestem gotowy. Możemy ruszać. Dobra, wyjdźmy południową bramą. Przy północnym wyjściu nic nie wskuramy. Tamtejsi strażnicy są nieprzekupni. Wolałbym, żebyś to ty zajął się całą tą sprawą z rudą. Ja się nie nadaję do takich rzeczy. Dobrze, ruszajmy. Dobra, no to lecimy. Idziesz za mną, idziesz, dobrze. W ogóle fajnie, że Parwez już wrócił i w sumie mógłby go odprowadzić, no ale dobra. Idziemy. No, raczej już dzisiaj nie dołączymy do obozu, ale wiecie co, ma to swoje plusy, bo wtedy po prostu od tego zaczniemy kolejny odcinek. Od dołączenia do konkretnej gildii. Stój! Dokąd zabierasz naszego drogiego przyjaciela? Idziemy się przespacerować, a oto 100 bryłek rudy. Nic nie widziałem. Nic nie widziałem. Dobrze. Podoba mi się. Dobra, bo ja muszę trochę wolniej się poruszać, bo ten ćwok nie potrafi szybciej chodzić. Okej, myślę, co jeszcze nam zostało takiego. Czy coś nam jeszcze zostało przed dołączeniem, czy nie? W Bractwie to jest chyba ostatni quest. Żeby go zaprowadzić, plus ten blancik. Obóz nowy, zrobiliśmy już też wszystko. Jeszcze jest to zadanie z tym Grimmem. Ale nie wiem, czy mi się chce je robić. Wiecie, które to? W starym obozie z tym gościem, który powiedział, że no, skradziono ten amulet magnatom, czy coś takiego, i żeby iść razem go odzyskać, nie? Ale czy warto to robić? Jezu, nie blokuj się, dziękuję. Wydaje mi się, że nie warto tego robić. A z drugiej strony możemy poświęcić temu chwilę, nie? Bo tak jak mówię, prędzej chyba jak pójdziemy teraz do Bractwa, to już po prostu w kolejnym odcinku... Wiecie, ja już nie będę tak latać z tych obozów do obozów, tak jak teraz na przykład. Bo teraz sobie po prostu też pozwalam, bo mogę sobie w tym czasie na przykład z wami pogadać. Ale tak naprawdę już w kolejnym odcinku chyba nie będzie mi się chciało lecieć całej tej drogi z obozu Bractwa do starego obozu, a potem ze starego obozu do nowego obozu. To jest w ogóle Boże. Dajcie spokój. To jest kompletnie niepotrzebne w ogóle nikomu. Zróbmy jakiś stały zapis, żeby nie było przypału. Jesteś tutaj ze mną? Jesteś. To chodź. Dotrzemy. Zrobimy dwa zadania. I to by było chyba na tyle na dzisiaj. Ostatni odcinek zrobił mi się bardzo długi. Miało być 55 minut, a wyszło godzinę i 1 minutę. Także dzisiaj możemy zrobić trochę krócej. Tak naprawdę. Ale wiecie, ja już się nie mogę doczekać nowej zbroi, nie? Bo zbroja to jest zawsze fajna sprawa w Gothiku. Broń bronią, ale zbroja. Oj, zbroja. Zbroja dużo nam da. Bardzo dużo. Idziesz, idziesz. Kurde, obóz na bagnie jest tak fajnym obozem. Bardzo mi się podoba.
ale nie chciał. To się chyba nie. Dobra, i teraz będzie najgorzej, bo on tu się będzie wszędzie ślizgał. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni. No, o tym właśnie mówiłam. Na szczęście tutaj idzie jakoś wyjść z nimi. Dobra. No niestety musimy być na sam koniec obozu. Dobra, ja mam zapis, siema. W ogóle minęliśmy Melvina. Idziesz, idziesz, super. Drabina, nie chcemy drabiny. Dobra, on idzie też za mną, a my pójdziemy sobie może tędy. Idziesz? Idziesz. Idziesz? Idziesz. Już miałam się obrócić, że go nie ma. Mistrzu, oto ktoś, kto chciałby cię poznać. Kogóż mi tu przyprowadziłeś? Czy jest godzien? Cóż, bez twojego duchowego wsparcia zapewne się nie obędzie, mistrzu. Dobrze. Od dzisiaj ten człowiek będzie moim uczniem. Każdego dnia będziesz przychodził do mojej chaty po nauki. Dla twojej duszy jeszcze nie jest zbyt późno. Mistrzu, chciałbym dołączyć do bractwa. Czy mogę liczyć na twoją przychylność? Udowodniłeś, że jesteś człowiekiem prawym. Kor Kalom powinien cię przyjąć. Superowo. No i Dusty już jest tutaj pod ich kontrolą. A my idziemy do Tajona, dać mu blancika i już też będziemy mieli sprawę załatwioną. No i zostanie nam ten mikroquestik z tym Grimmem. I czy coś jeszcze? Chyba nic. Chyba nic. W starym obozie wszystko. Tylko ten zaginiony strażnik nam się trochę pobugował. Ale to nic. Dzień dobry. Proszę, mistrzu. Oto skromny prezent od twojego ucznia. Czekaj. Niektórzy nigdy się nie nauczą. No i poszedł w spanie. Teraz musimy poczekać, aż wstanie. Ach, świątynia. Lubię bardzo tą świątynię w sumie. No, wstajesz, człowieku. Wstawaj, proszę cię, wstawaj. Ile można spać? Ale... Co to było? ...się zwinął w embrion. Na chwałę śpiącego. Miałem wizję. To było niesamowite. Zobaczyłem, że wkrótce zyskamy nowego brata, który będzie inny niż wszyscy przed nim. To miało coś wspólnego ze mną. W jego ręku lśnił miecz. On sam zaś zbiegał w dół po szerokich stopniach. Tutaj wizja się skończyła. Wyglądał zupełnie jak ty. Kim jesteś? Czego tu szukasz? Jestem tylko skromnym sługą śniącego. Idź do Kor Kaloma. On się tobą zajmie. Dobrze, świetnie. No to wiecie co, no to chyba jeszcze zdążymy wrócić do obozu. Starego, chyba. Spróbujemy wrócić. Ja nawet sobie przejdę po prostu tędy. Mało mamy czasu, ale nie mamy już nic tutaj do zrobienia. Więc znowu zakończymy w starym obozie, jak to zawsze. Moi drodzy, jestem ciekawa, jak wam się seria podoba. Jestem ciekawa też, ile nam zajmie odcinków. Tak naprawdę, myślę, że niedużo. Takie mam odczucia, no bo jednak to jest tylko podstawowy Gothic 1, nie? Ja też tych odcinków nie robię po pół godziny, tak jak kiedyś. Wtedy, jak robiłam odcinki po 25 minut, to 30 odcinków nam zajął.
Gothic 1, ale tak teraz jak robimy dwa razy tak jakby dłuższe te filmy, no to wychodzi, że będzie 15 odcinków. Ale kto wie? Wydaje mi się, że trochę więcej, bo 15 to tak mało trochę. A z drugiej strony tak naprawdę ten początek gry tylko tak troszeczkę jest wolny, no bo jednak... Znaczy wiecie, my tak naprawdę nie musimy wcale chodzić po wszystkich trzech obozach i robić dla nich zadań, bo możemy sobie wybrać jeden, zrobić zadania i dołączyć. Przecież już właśnie do obozu Bractwa moglibyśmy dołączyć teraz. Tak naprawdę do nowego obozu to już mogliśmy dawno temu dołączyć. Jest tylko ten wymóg tego piątego poziomu, tak w sumie. I tyle. A może nawet jeszcze uda nam się dzisiaj z tym Grimmem pójść. Będzie delikatnie dłuższy film, ale też nie jakoś bardzo. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy już pod praktycznie starym obozem. Tylko jeszcze musimy dotrzeć na drugą stronę w ogóle. Do drugiej bramy. Ale ten kłościg jest dosyć krótki. On polega tylko na tym, żeby pogadać, pójść, pobić i to wszystko. O nie... Okej, udało się odbagować. Tutaj było takie jedno miejsce, gdzie nas wywala w kosmos, ale chyba nie dzisiaj. Albo jednak, tutaj jest. Ale trzeba naprawdę dobrze skoczyć, żeby nas wyrzuciło do góry. O właśnie, na przykład tak. Okej. Fajne tekstury, nie? Nie, no dobra, nie będziemy przeginać. Skończymy dzisiaj trochę wcześniej film. Nic się nie stanie, jak będzie trochę krótszy, bo ostatni był długi. I w kolejnym odcinku po prostu zaczniemy sobie od tego zadania, żeby jeszcze tak dopełnić, bo to jest chyba ostatni questik, który nam został. Tak jak już mówiłam, chyba z 10 tysięcy razy. No a potem standardowo pójdziemy do nowego obozu i dołączymy. I już wtedy dostaniemy typowe zadanie i będziemy mogli działać. Tak mi się kojarzy, że będziemy mogli już wtedy wszystko fajnie robić. Jeszcze w międzyczasie się pewnie przyda jakiś taki odcinek typowo do ekspienia po lesie i w ogóle, ale to chyba na późniejszym etapie. Na pewno potrzebujemy do tego lepszą zbroję, bo stąd będzie dosyć trudno. My mamy jakieś punkty? Mamy punkty. Ale ja chyba na razie ich nie będę wydawać. Tu jest Grimm, więc moi drodzy, zakończymy w tym miejscu. Dziękuję Wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zapraszam Was na Discorda, link macie w opisie. Ja lecę montować dla Was ten film i życzę Wam miłego tygodnia. Dzięki i cześć!